Czas nakarmić moje zwierzątko domowe, które jest krokodylem. Jest bardzo, ale to bardzo głodne. No dobra, panie krokodylu, spokojnie, muszę przytrzymać. A, to jest ryzykowne, zobaczcie na jego paszczę. Widzowie, muszę wsadzić to mięsko do jego buzi. Pytanie tylko, czy mi się to uda. Dobra, spokojnie, 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 spokojnie. O, zostaw mnie, dobra. O, dobra, zjadł mięsko, jest w porządku. Ale się najadł, widzieliście takie błup? Zrobił tak przez całe ciało. Dobra, spokojnie, spokojnie, dobra, dobra, odkładałem mu też mięsko elegancko, czekajcie. Dobra, możemy teraz puścić to mięsko. Dobra, puszczamy, jest, let's go. Udało nam się, 2 razy na 3. Jest całkiem dobrze i teraz trzeci raz. Zobaczmy, czy coś się stanie, jak przytrzymam za długo. Ohoho, moja ręka. Nie, moje wszystko. Co on zrobił? I wypluł tylko buty. Spokojnie, spróbujmy jeszcze raz tutaj, uwaga, szybko, szybko. Już, bierz to, o matko. Było bardzo blisko. Co teraz mamy? Mamy, słuchajcie, pięknego słonika, co musimy mu zrobić? Dobra, a musimy go pryskać. Dawajcie, pryskamy, pryskamy, pryskamy. Jo, ale on jest brudny. Gdzie on chodzi, że on taki brudny jest? Słuchajcie, ja nie wiem, dobra, ale dawajcie, pryskamy go, pryskamy go. Już, słoniku, ale on jest zadowolony. O, pryskamy go cały czas. Tutaj na wstupkę, tutaj na oczko, wszędzie, wszędzie, wszędzie. O, tutaj jaki ty jesteś brudny. Jest, wyczyściliśmy go. Teraz musimy kliknąć. I co tu trzeba zrobić? A, przesortować te zwierzątka. Szybko, ty do lewków idziesz. Dobra, lewek do lewków, a lamy do lam. Jakie te lamy są słodziutkie. Dobra, zrobimy tak. Okej, do lewków, do lewków, do lewków. I teraz do lamów, do lamów, do lamów elegancko. Ej, a słuchajcie, jak byśmy dali lamę do lewków? Ej, dobra, musimy to sprawdzić, słuchajcie. Ale obawiam się, że może się stać coś mega złego. Dobra, zobaczmy, co się stanie, jak zły wybierzemy tor. Uwaga, o nie, o nie, o, jak ona jest przestraszona. Nie, nasza biedna lama. Dobra, na szczęście uciekła, ale widzowie, chyba tego poziomu nie przeszliśmy. Dobra, mamy jeszcze jedną szansę. Przesuwamy to elegancko i super. Lamy do lamów, a tutaj eleganckie zwierzętka, czy też te lewki do lewków. O, one są słodziutkie, mają taką fajną twarzyczkę. Oj, 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 co my mamy teraz zrobić? Czekajcie, jesteśmy tą małpką i musimy ukraść temu lwowi mięso. Naprawdę, małpko, spokojnie. Musimy wtedy to ukraść, kiedy ten lewek nie patrzy, czyli na przykład teraz. Szybko, 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 dawajcie, dawajcie, dawajcie. O, o, szybko, 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 szybko. O, o, wkurzył się, ale się wkurzył lewek. Nasz szczęście jest za kratami. Jedno mięsko z dwóch ukradliśmy. Ale teraz, ojojoj, dobra. Lewek się patrzy na wodę, drapie się. Dobra, idzie sobie do wody. Ojoj, my nie możemy wtedy ukraść. Patrzę tą małpkę, widzowie. Nie chcemy, żeby tej małpce się cokolwiek stało. Dobra, teraz, nie, źle kliknąłem. Czekaj, nie, o nie, małpko, szybko. Uciekaj, co ci się stało? Nie, o, biedna małpka. Niestety, widzowie, nie udało nam się. Ale spróbujmy jeszcze raz. Może wtedy, kiedy on się będzie drapać. Patrzcie, teraz lewek się patrzy, dobra, obrócił się, szybko. Kradniemy, kradniemy, kradniemy! Jest, udało się! Tak, a ten lewek ma takie... Co to było? Kto mi ukradł mięsko? Teraz mamy hipopotamka. Oj, czekajcie, musimy... Wow, złapać go. Aha, nie, musimy ruszać tym tutaj buzią. O, dawaj, ham, niom, niom, niom. Jaką on ma dużą buzię. Dawaj, krokodylku. Ham, niom, niom, niom. Rzucamy mu tutaj eleganckie arbuziki. Dawaj, kolejny arbuzik. O, niom, 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 niom. Pyszny arbuzik. Pyszny, pyszny, pyszny. Jeszcze jeden. O, niom, 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 niom. Dawaj, mi to. O, super, super. A jakbyśmy nie dali mu, czekajcie, nie dali mu. O, o, co się stało? Ale on jest smutny ten, dobra, dawajcie go. A jednak mu damy, słuchajcie, bo jest taki smutny, jak nie zjadł tego akurat arbuzika. Ale słodziutka alpaka. No nie mogę, musimy ją tutaj udekorować. Czyli czekajcie, bierzemy tutaj tą maszynkę i chyba trzeba jej będzie, tak powiem, okej, obciąć troszkę włosków, no tak. Ej, zobaczcie, jaką ona ma twarzyczkę fajną. Ona mówi, o, jak fajnie. Schodzi ze mnie tutaj ta skóra, ta sierść taka dodatkowa, więc trzeba ją obciąć. No bo jak sami widzicie, no ona naprawdę miała bardzo dużo tej sierści, no i będzie jej na pewno lepiej. Patrz, alpaka, już jesteś zadowolona. A jeszcze tutaj na szyjce, wszędzie, wszędzie. Tutaj, o, na nóżkach też, jej. Alpaka jest fajna, ogolona, no i uśmiechnięta. Teraz mamy małpkę, która potrzebuje zjeść banana natychmiast, dlatego my natychmiast będziemy musieli, oj, biegnąć. I uważaj, czekajcie na inne małpki. Wow, dobra, o nie, co się stało? O, czekajcie, dobra, musimy, widzę, musimy zbierać chyba te małpki. Tak, zbieramy. Jak to jest śmieszne. O nie, niestety te niektóre małpki zostają z tyłu. Ej, co to było? O, dobra, musimy bardzo dużo małpek tutaj łapać. Dawajcie, jak najwięcej małpek, żeby było jak najwięcej bananów. Tak, tak, i jaka wieża małpek. One to się najedzą naprawdę tymi bananami. Jo, ich jest chyba z 200. Teraz musimy posprzątać troszeczkę, no bo jak wiecie, zoo zazwyczaj jest brudne, no i trzeba to sprzątać po różnych, prawda, naszych tutaj koleżkach. O, dobra, robimy tak do góry, robimy tak. Patrzcie, banany, no wszystko, to musi być wysprzątane elegancko, ale to nie koniec. Patrzcie, kolejny poziom, robimy tak, robimy tak, robimy tutaj. Musimy tym takim mopem sprzątającym właśnie to wszystko zrobić. Proszę, idealnie. Co to jest? Ej,
o co tu chodzi? Mamy, o ja wiem o co chodzi, musimy przeciąć tutaj banany i te wszystkie inne rzeczy, dobra. Myk, ciachamy, 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 ciachamy. Wow, ale my to tniemy, 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 ale kombo, dawajcie. Banany na 10 razy, cyk, 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 jabłuszko, drugie jabłuszko, let's go. O tak, 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 tak. Ale nam dobrze idzie, dawajcie, dawajcie, to jabłuszko też musimy pociąć. Bananka też, tniemy, 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 tniemy. Uwaga, ale my pocięliśmy to. Jo, zobaczcie, perfekcyjnie pocięte jedzonko. Mamy teraz kameleona, który musi złapać, widzę tutaj muszki, dawaj go. Dobra, zjedzona, o nie, jedna muszka aż została nam na ekranie rozwalona. Dawać kolejną, oj, te są troszeczkę cięższe, one tutaj znikają. Dobra, jesteśmy, kameleonik jest dosyć szybki i przebiegły, dawajcie teraz tą muszkę. O, świetnie, trzy muszki, jeszcze z trzy albo dwie. Dobra, tutaj łapiemy kolejną, dostaję, jakie to jest zabawne. I patrzcie, on się powiększa, ten kameleon, to on jest coraz to większy i urósł na naprawdę wielkiego giganta. O nie, widzowie, ten krokodyl, to jest, mam po nim po prostu złe wspomnienia, jeśli mogę tak powiedzieć. Pójdźmy sobie bokiem, tak ładniusio, a musimy narysować drogę. A tak zrobimy coś takiego, patrzcie, rysujemy taką drogę, wow, 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 wow. Ej, widzowie, to będzie mega ryzykowne. I na przykład pójdziemy tutaj tak z tyłu, o, patrzcie, coś takiego, cyk, 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 zobaczmy, okej, idzie sobie. Ej, faktycznie, on idzie przez tą całą drogę. Nie, ja narysowałem mu na tego, na krokodyla, nie, proszę, ale to jest z tyłu, on na pewno nie widzi, prawda, ten krokodyl, patrzcie, uwaga. Nie, niestety, nasze mięsko, musimy to powtórzyć. Dobra, zrobimy coś prostego, czyli po prostu przejdziemy tak bokiem. O, świetnie, damy lewkom mięsko, które potrzebują, bo jak wiecie, lewki uwielbiają mięsko i pokazują to tą emotką. Wow, zjadają, aż i się uszy trzęsą i pokazują aż emotki. Mamy teraz, słuchajcie, drugą rzecz, czyli teraz musimy też narysować drogę, a możemy dotąd? Możemy! Czy możemy tak partiami się ruszać? Patrzcie, że tak? Tak, okej, okay, no to już jest troszeczkę ułatwienie, ponieważ musimy uważać na ziomeczka z taczką. Czekajcie, zrobimy, o, w ten sposób. Pięknie, dobra, ziomek z taczką sobie przejdzie, a my damy mięsko tutaj oczywiście naszym lewkom. Jej! Teraz musimy zrzucić jabłka do tego słonika. Biedny słonik potrzebuje jedzenia, więc my, okej, okay, zrzucamy jedne jabłka, zrzucamy drugie jabłka. Mamy to! Ohoho, ale ucieszony jest ten słonik. My też jesteśmy szczęśliwi. Teraz jest troszeczkę trudniej. Patrzcie na to, musimy odblokować to i to. Nie, i to szybko! Nie, zapomniałem! Patrzcie, to jest fail, nie udało nam się. Powtórzmy to, najpierw te jabłuszka, potem to musimy rozwalić, żeby te jabłka od razu spadły na dół i tutaj, patrzcie. Jest, wiedziałem, że tak trzeba było zrobić. Teraz mamy świnkę, albo bardziej dzika i musimy ją po prostu wziąć do... O, czekajcie, musimy ją tak wrzucić, tylko zobaczcie, ten dzik nie chce iść prosto, on musi się o coś obić najpierw, więc załóżmy, obije się o to, bęk, bęk, patrzcie, jak piłeczka, normalnie do błota wleszła, o, jaki on jest ucieszony. Dobra, teraz kolejna świnka, ale czekajcie, czemu ta świnka stoi na drodze? Przepraszam bardzo, musimy wrzucić, aha, te obydwie świnki do błota. Dobra, wrzucamy też tą, dawajcie, a macie, o nie, dostała, nie, nie udało nam się, patrzcie, jedna świnka jest zadowolona, czyli nam się udało. Teraz mamy mięso, o, o, musimy nakarmić te krwiożercze krokodyle, naprawdę. Dobra, zróbmy to, okej, okay, musimy tak przytrzymać, ale tylko na chwilę, tylko na chwilę, o, koniec, widzowie, on prawie wziął rękę, ja nie mogę tak długo trzymać tego mięsa, dobra, 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 teraz, teraz, koniec, no, czekajcie, on nie wziął tego mięsa, naprawdę, przecież było tak blisko, dobra, robimy coś takiego, dawajcie, 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 ale tylko na chwilę, a, szybko, jest, udało się, no jak on tego nie wziął, widzowie, ja się mega boję, że on mi zje rękę, ja się bardzo, to bardzo boję, dobra, wiesz to, teraz szybko, dobra, puszczamy, okej, okay, jest w porządku, czyli wiemy, kiedy puścić to, dobra, kolejny krokodyl, panie krokodylu, szybko, puszczamy, dobra, puściłem za późno, ja się boję, żeby mnie nie zjadł, dobra, okej, okay, robimy tak, trzymamy, 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 nie! Zjadł, widzowie, i patrzcie, oni się śmieją. Na szczęście mamy kolejnego pracownika, który, czekajcie, teraz zrobi lepiej, lepiej swoją robotę. Robimy tak? Dobra, puszczamy. Świetnie. I teraz ostatni raz. Musimy dać mu mięsko. Uwaga, uwaga, uwaga. Ostatni raz. Odłapie, a my to puszczamy. Świetnie. O to właśnie chodziło. Znowu mamy słonika, który jest naprawdę, ale to naprawdę spragniony. Musimy mu w takim razie nalać do tego wiaderka wody. Bardzo proszę, 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 proszę. Słoniku, tej wody jest pod dostatkiem, więc nie musisz się martwić. Uwaga, ej, a możemy to przelać? Ej, chyba nie możemy przelać tej wody. Nie, przelewamy wodę! Ej, dobra, nie, idealnie. Patrzcie, jak idealnie dużo wody jest jej. Proszę, słoniku. A, to dla ciebie woda! Ale on jest zadowolony. I on normalnie wypił to w sekundę, słuchajcie. I jest zadowolony. Super. A teraz mamy jakiegoś orangutana. My musimy z nim wygrać w papier, kamień, nożyce. Co on puści? Ja mi się wydaje, że on, patrzcie, drapie się tutaj tak po boku. Coś tam zjada. Dobra, ja wybieram kamień. Kamień, 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 kamień. Uwaga, uwaga. O, jest! 1-0 dla nas. A, i co?
orangutan, przegrałeś. On się wkurzył! On się wkurzył! Co on zrobił? Ej, widzowie, co on zrobił? Czekajcie, nie mam pojęcia, on nas zaatakował. Ale dobra, my teraz użyjemy może znowu to samo. Znowu kamień. Wydaje mi się, że teraz... O, ha, ha! Co on zrobił? Znowu nożyce! On się wkurzył! O nie! Pomachał nam pupą! Co ty robisz, orangutanie? Ja naprawdę nie wiem. A teraz, słuchajcie, może zrobimy do 3 razy to samo. Nie, teraz wybierzmy nożyce. To samo co on. Patrzmy, uwaga. O, trafiliśmy! Idealnie, on jest wkurzony. Co teraz zrobił? Znowu mi przywalił! Rozwalił mi ekran! Musimy zanieść do zagrody odpowiednie zwierzaczki, tak? Było to poprzednio. Wiecie co, małpka do lewków nie jest dobrym pomysłem. Lawka do alpak natomiast jest bardzo dobrym pomysłem. Znowu małpka. Proszę bardzo, zapraszam. Nic nie będę tutaj zmieniać. Lewki, stójcie sobie u siebie. Proszę się nie ruszać stamtąd, bo będzie naprawdę źle. Teraz lewek, przesuwamy go oczywiście w prawą stronę i będzie mógł sobie pójść do lewej strony, do lewków. Lewki są zadowolone i małpki również. Znowu lewek, oczywiście nic nie robimy. Czekamy, że on sobie przejdzie i został nam jeszcze jeden lewek i jedna małpka. Dobra, a co się stanie, jak lewek pójdzie do małpek? Ej, zrobimy to? Nie, dobra, się boję, widzowie. Lepiej tego nie robić. Już na początku to testowaliśmy i nie skończyło się to dobrze. Dlatego tą małpkę również dajmy do swojej zagrody. No i wszyscy są szczęśliwi. Znowu musimy nakarmić tego właśnie hipopotama, ale teraz... O nie, czekajcie! Tu nie jest jedzenie! Czekajcie, co mu się stało? On to wypluł! O nie, czekajcie, teraz jest troszeczkę trudniej. Musimy patrzeć, co jest jedzeniem, a co jedzeniem nie jest. Jeżeli coś nie jest jedzeniem, jeżeli to jest jakiś metal, czy coś tego typu, to my nie możemy tego dać temu hipopotamkowi, bo on tego po prostu nie zje. On je tylko arbuzy, a jakieś tam żelaza, czy inne rzeczy, no niestety nasz hipopotamek nie zje z przyjemnością, dlatego bierzemy, wszystkie 3 arbuzy. No i słuchajcie, najadł się chyba za wszystkie czasy. Znowu mamy alpakę, teraz trzeba ją wyczyścić, bo jak sami widzicie, jest mega brudna. Gdzie ty byłaś, alpako? Chyba w jakichś krzakach. Dobra, wyciągamy jej tutaj patyczka, wyciągamy jej tutaj kuleczkę. O, ale ona jest teraz taka fajna. Ona tak śmiesznie wygląda, tak z przodu. Dobra, usuwamy jej to, usuwamy tutaj te kolce, jakiś patyczek. Co ty robiłaś? Nawet pod ogonkiem ma, patrzcie, kolce niestety. Dobra, cyk, elegancko jest wyczyszczona. Tylko uważaj na siebie, alpako, żebyś oczywiście drugi raz nie miała takich kolców. Naszym kolejnym zwierzaczkiem są oczywiście małpki, które musimy, słuchajcie, chyba przynieść do celi. Ale o co tutaj chodzi? Mam jakąś specjalną rzecz. Dawajcie to, co tu się stało? Dobra, kliknąłem w to i co? Patrzcie, co się stało! Mamy gigantyczną małpę, która się nie zatrzymuje na niczym. Zobaczcie, będziemy mieli tyle małpek teraz na sobie. O nie, niestety stały się teraz malutkie, ale patrzcie, wszystkie małpki wleciały do bananów. Świetnie, no niestety, widzowie, czas przyszło na sprzątanie tego właśnie naszego zoo, ponieważ no to zoo jest dosyć, że tak powiem, nieposprzątane. Dawajcie, cyk, cyk, cyk. To było dosyć proste. Szybciutko posprzątaliśmy tutaj pierwszą zagrodę. Teraz hipopotamek, co ty tutaj odwalałeś? Miałeś taką imprezę tutaj, że to jest masakra. Cyk, elegancko wszystko posprzątane. Co my tu mamy? Musimy uratować tą śpiącą małpkę, tylko przed czym? Zaraz, o nie, śpiąca małpko, co ja mam zrobić? Czekajcie, co ja musiałem zrobić? Nie wiem, co ja musiałem tutaj zrobić. Muszę ją przenieść. Wystarczy, że kliknę tutaj na to puste pole i wtedy te ręce, które nie wiadomo dlaczego chcą wziąć tą małpkę, zostaną elegancko tutaj, że tak powiem, osunięte, nie? Dobra, śpi sobie ta małpka. Kolejne ręce. Nie, szybko. Małpko, nie! Nie udało mi się. Spróbujmy jeszcze raz. Trzeba mega szybko to robić. Dobra, przesunęliśmy tą małpkę. Możemy ją przesunąć jeszcze raz. Czekajcie, coś takiego zrobić? Nie, nie da się. Dobra, okej. Teraz możemy ją przesuwać w każdą stronę, jak tych rączek nie ma. Dobra, spokojnie. Gdzie są te ręce? Gdzie jest ten bandyta, co chce porwać tą małpkę? O, szybko uciekamy. Dobra, uciekliśmy ledwo. Zobaczcie, co on robi. Biedną, śpiącą małpkę chce rozwalić, ale przeżyliśmy to. Znowu małpka, ale to jest małpka dziewczynka i ona potrzebuje banana. Proszę cię bardzo, łap bananka. Dobra, mamy bananka. Będziemy musieli chyba połączyć. A, nie, dobra, tutaj przygotować jedzonko. Cyk, cyk, cyk. Ale nóż fajny, dobra. Raz, dwa, trzy, dawajcie. Tniemy. Wow, ale my pocięliśmy tego pięknego bananka. Patrzcie, jak on jest pocięty na drobne kawałeczki. To jest masakra. Teraz zrzucamy to elegancko do, właśnie jak widzicie, miseczki. Proszę, do miseczki elegancko wszystko. I proszę, nasze jedzonko jest przygotowane. Czy coś jeszcze musimy zrobić? Nie, jesteśmy gotowi. Teraz, widzowie, musimy pójść do lewków, ale spokojnie, widzowie. Uważajmy na naszego słonika, który, jak widzicie, rzuca tutaj naprawdę dużą ilością tutaj wody. Dobra, szybko. Wow, co on robi? Co się stanie, jak ja wpadnę tutaj w tą wodę? On mnie chyba nie rozwali, prawda? Halo, panie słoniku, dzień dobry, ja się chciałem przywitać. Chcę pan
może mięsko. Wow, ej, wywaliłem się, widzowie. Przez przypadek uderzyłem w tego słonika. Ale spokojnie, dam radę. Teraz robimy tak. Dobra, po prostu sobie przejdźmy elegancko. Nie dotykajmy tego słonika, bo on się troszeczkę na nas wkurzy. Za to oczywiście nasz lewek jest głodny, potrzebuje jedzonka i on nas wręcz po prostu kocha. No zobaczcie, jak mu to mięsko smakowało. No pychotki. Ale czekajcie, teraz mamy dwie alpaki, które są na wolności. Ja mam pytanie, w którym zoo zwierzątka latają sobie tak po prostu po polu? Naprawdę, nie mam pojęcia. Zrobię coś takiego, patrzcie, uwaga. To zrobi taki zawiasek, uwaga, szybko. Whip. Nie, uważaj na alpakę. Dobra, udało nam się, świetnie. I tutaj elegancko lecimy do tych lewków. Świetnie, udało nam się ich nakarmić. Znowu tutaj sobie lewek zjadł, no i jest szczęśliwy. No nie, znowu ta zagadka. Musimy wrzucić maksymalną ilość jedzonka do paszczy lewka, żeby nie był głodny. Więc proszę, dobra, masz jedzonko, ale on mu nie wystarczy. Zobaczcie, jaki on jest groźny. On jest wkurzony, no dobra, weź sobie jeszcze więcej mięsa. Dobra, będziesz już zadowolony. Świetnie, jest bardzo zadowolony. Wręcz on nas kocha. Pytanie tylko, czy tak samo będzie nas kochać ten właśnie elefancik, czyli słonik. Musimy zrobić tak, tak, teraz już wyrzucamy to. Dobra, dobra, dobra. Nie, nie zobaczyłem tego. Musimy zrobić inaczej, ale już wiem jak. Czyli trzeba usunąć to, trzeba usunąć to. I dopiero teraz, widzowie, dajemy mu jabłuszka. Wszystkie jabłuszka wpadły tam, gdzie powinny. Mamy alpaki, które potrzebują jedzonka. Trzeba im pomóc, no zobaczcie. Musimy tą alpakę, taką biedną, o, zamienić tutaj, patrzcie, zamienia się w trawka tam, gdzie idziemy. I oczywiście elegancko do jedzonka tutaj przejść. Ale świetnie, i sobie je alpaka, jak sobie skacze, fajnie. O, dobra, i kolejny raz. Teraz mamy, o, widzę, widzowie. Mamy banany, mamy jabłuszka. Do jednej osoby musimy dać banany, a do drugiej jabłuszka. Nie możemy się pomylić, a czy alpaka zje te banany? Nie może zjeść bananów, ale może zjeść jabłuszka. Dobra, ona je jabłuszka, a ten tutaj manki, czyli właśnie tutaj ta małpka, je sobie bananki. Tylko chwila, znowu te krokodyle. Jak ja ich nie lubię, widzowie. Czemu muszę w ogóle karmić krokodyle? Nie za bardzo je lubię. Ej, ja muszę po prostu je dać na hak. A, na hak po prostu wystarczy. Aha, i teraz jest bezpieczniej. Wystarczy, że kliknę w guzik i wtedy zobaczcie, te mięsko idealnie idzie pod tego krokodylka i czy on zaraz wyskoczy. O, jak on by mnie chapnął, widzowie. Dobrze, że słuchajcie, Tezo wymyślił o nowy sposób na karmienie tych właśnie krokodylków, bo inaczej byłoby naprawdę źle. Słuchajcie, ja to o wiele bardziej wolę. O tak, takich mogę karmić. Proszę bardzo. No, weź sobie, skocz sobie elegancko. Wow, robi wyskok. Jaki wyskok potężny, widzowie. Gdybym ja tam był, naprawdę nie chciałbym tam być. Nigdy w życiu nie był, karmiłbym tutaj właśnie tych krokodylków. Dobra, zakładamy na hak, klikamy tutaj w ten guziczek. No i wszystkie krokodylki bezproblemowo zostały nakarmione. I na szczęście nie musiałem ryzykować swojego życia, bo to było naprawdę mocne. Dobra, ale czas wydać bilety, no bo osoby chcą sobie wejść do naszego zoo. Więc teraz tak, musimy przeciągnąć tutaj wajchę. Dostajemy jeden bilet, okej, wydrukowany jest. Jest zadowolony nasz klient, świetnie. Teraz mamy aż 3 klientów. Dobra, raz, dwa i trzy. Dobra, 3 bilety, proszę bardzo. Są zrobione, są zrobione. Bardzo proszę, nie trzeba mi dziękować. Wszystkie bilety za darmo. O matku, ile was jest? Czekajcie, muszę policzyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, aż 7 biletów. Jeden bilet, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. To jest cała wycieczka szkolna. Ja cię kręcę, tyle biletów drukować. To jest serio mnóstwo biletów. Ale czekajcie, nie gadacie, że ich będzie jeszcze więcej. O matko, to jest rodzina. Nie, no dobra, w sumie w 4 osoby tutaj rodzina. Dobra, raz, dwa, trzy, 4 bilety wydrukowane i wszyscy, mam nadzieję, będą zadowoleni. Mam nadzieję, że wasz pobyt się tutaj spodoba w tym zoo, bo mi na pewno się podoba. Mamy znowu słonia, to jest akurat baby słonik, czyli dziecko słonik, które, zobaczcie, no oczywiście bawi się w błocie. No i jak się bawi w błocie, no to oczywiście, że będziesz brudny. I ja teraz cię muszę czyścić, tak? A ty zaraz wejdziesz sobie do błota i znowu będziesz brudny. Nie, no nie mogę z ciebie, słonik, uspokój się. Uhu, jak on stanął na dwóch nóżkach, on sobie skacze. Nie, proszę, tylko nie do błota, tylko nie do błota. Błagam cię, stary, tylko nie do błota, bo już cię wyczyściłem całusieńkiego. Nie chowaj się za kamieniem. Co ty robisz? No już, no patrz, no muszę cię tutaj uderzyć. A czekajcie, a co tak robię? Ło, ptaszkę uderzyłem, i on odleciał. Dobra, robimy tak. A jakbyśmy kulkę uderzyli? Patrzcie, możemy kulkę uderzyć w ogóle. Dobra, tutaj, pupcie, pupcie, pupcie. Wyczyścimy, wyczyścimy. Świetnie, czyścimy wszystko. Wyczyściliśmy tego słonika. Dobra, teraz musimy przenieść te zwierzaczki. Ale zobaczcie, to jest coś cięższego. Czekajcie, ten zwierzaczek idzie tutaj, robimy tak. Dobra, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Teraz, ej, one przyspieszyły. One wcześniej nie były takie szybkie. Patrzcie, normalnie lew goni alpakę. Alpaka goni lwa. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Musimy też uważać, żeby bardzo dobrze tutaj się nie pomylić, bo jak się pomylimy, to jest koniec. I uwaga, czekajcie, dobra, jeszcze jedna alpaka. To tutaj, 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 tutaj. Nawet więcej tych alpak będzie. Co jest? Oj, musimy zmienić szybko. Nalewka, nalewka, nalewka. Dobra, 3 na 3. Udało nam się, chociaż nie było łatwo. Mamy hipopotamka. Znowu go musimy oczywiście tutaj nakarmić. Tylko ojoj, oj, teraz są jakieś malutkie jabłuszka. To nie są arbuzy jak poprzednio, a jednak są. Ale też są też jabłuszka. I pewnie są też rzeczy, których nie może jeść ten hipopotamek. I musimy uważać, żeby właśnie nakarmić go tylko tymi rzeczami, które mu smakują, a te, które nie za
bardzo ten hipopotamek lubi oczywiście nie dawać mu do jedzenia, no bo wtedy byłoby naprawdę słabo. Uwaga! Wow, już go nakarmiliśmy! Znowu alpaka i znowu, widzowie, nie uwierzycie. Musimy po prostu ją odświeżyć, tą alpakę, bo jest, jak widzicie, znowu zarośnięta. Ja nie mogę, ale tym razem, widzowie, ona jest zarośnięta na maksa. Chyba dwa razy bardziej niż poprzednio. Jej ogonek, zobaczcie, wyczyściliśmy wszystko oprócz jej ogonka. To jest tak śmieszne. Ale czekajcie, mamy drugą część tego właśnie, że tak powiem, owłosienia tej alpaki. Musimy, patrzcie, wsysnąć to wszystko odkurzaczem i widzę, że dajemy to na jakieś specjalne urządzenie. Pewnie może coś z tej skóry alpaki będzie można zrobić, na przykład jakieś futerko czy coś takiego. Znowu musimy biegnąć do bananków. Dawajcie, dawajcie, dawajcie. Biegniemy. Uważajmy tutaj na te dziury, dobra, ale mamy naprawdę dużo tych właśnie mankejów, czyli właśnie, o nie, jest za dużo, o, dostał, dobra. Wow, spadłem też niestety, ale spokojnie. Mamy troszeczkę tych małpek, dobra, przeżyjemy. Musimy uważać na te cegły. Niestety nie mamy już tej dużej małpki, której mieliśmy na początku, a naprawdę by nam się przydała, ale spokojnie, patrzcie, ile ich jest. Ej, ja nie wiem, jak one utrzymują równowagę. Może mi to ktoś powiedzieć? Ja serio nie wiem. Dobra, uwaga, strasznie dużo małpek niestety poszło, ale udało nam się i wszystkie banany będą nasze. Patrzcie na to. Wow, wylatują po prostu do bananów, jak do siebie. Ej, 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 co tu się dzieje? Czekajcie, musimy złapać tą małpkę, która przez przypadek weszła tutaj na tą linię, ale zobaczcie, co jest pod nami. Tam są krokodyle. Małpko, spokojnie, ja cię tylko chcę tutaj wdroszę. Nie, 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 nie odsuwaj się, nie odsuwaj się. Wow, wow, wow. O matko, widzowie, musimy sterować tym chłopkiem. O, rzeczny, ja cię kręcę. Małpko, co ty mi robisz? Nie rób mi tak, proszę cię, małpko, nie rób mi tak, ja zaraz spadnę. Małpko, chodź tu, małpeczko. Nie, 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 to są krokodyle, proszę cię, małpeczko. Ja cię kręcę, nie możemy, słuchajcie, się przechylać. Nie przechylamy się, nie przechylamy się. O nie, zostaw mnie. Małpeczko, błagam cię, musimy cię złapać. Idź do swojego miejsca. Czemu tu są krokodyle? Czemu ty idziesz do krokodyli? Nie rób tego, proszę cię, małpeczko. Małpeczko, bo ja zaraz naprawdę tego nie przeżyję. Mam cię, świetnie, uratowaliśmy ją. No i oczywiście czyszczenie, moi drodzy. Po tym pięknym, owocnym dniu niestety trzeba to zoo wyczyścić, bo jeżeli tego nie zrobimy, będzie ono strasznie brudne i nikt nie będzie chciał do naszego zoo iść. Ale mam teraz drugi poziom, okej. Widzę, że on jest dosyć prosty, robimy tak, patrzcie, jak chcemy, jesteśmy po prostu perfekcyjnymi czyszczaczami zoo. Jo, ile mięsa, widzowie, szybko, my robimy coś takiego, musimy pociąć to mięso, to też kiełbaski, tniemy kiełbaski. Dobra, mięska, dobra, teraz nie tniemy, teraz patrzcie na to, uwaga, zobaczcie, co się stanie. Tniemy cały czas, słuchajcie, jesteśmy szefem kuchni normalnie. Oj, dobra, szybko, tniemy tutaj kurczaczka. Wszystko tniemy po kolei. No i pięknie, widzowie, elegancko pocięte kawałki. Zobaczcie, ile mięsa. No, lewki się na pewno ucieszą. O nie, ale widzowie, oczywiście, żeby dać to mięsko lewkom, musimy, słuchajcie, szybko może przenieść je. Narysujmy tak, dobra, szybko. Nas będzie gonić ten aligator. Co tu robi, słuchajcie, krokodyl? O, nie, i czekajcie, uwalnąłem się chyba w co? W kratkę se walnąłem, muszę uważać. A, żeby się nie wywalić o te tutaj żelazy, okej. Dobra, no o to żelazo, dobra, nie wiem, o co chodzi, widzowie. Co ja zrobiłem, pierwszy raz się tak wywaliłem. Ale te lewki na pewno porobiły to mięsko, więc są zadowolone. To jest oczywiście najważniejsze. I patrzcie, kolejny poziom, co ta alpaka tutaj robi. Pani alpako, proszę się przesunąć. Czy mogłaby pani alpaka, ja naprawdę, ja idę z mięskiem, a pani sobie tutaj stoi na drodze i zagraca mi drogę, no pani alpako. Pani alpako, dobra, może się pani, jakby to powiedzieć, posunąć. Na przykład, o dobra, posuwamy się. Świetnie i elegancko dajemy oczywiście mięsko naszym lewkom. Proszę bardzo, są zadowoleni jak nigdy, no i ucieszeni jak nigdy. Widzowie, ale to by było na tyle. Jeżeli wam się spodobała ta praca w zoo, zostawcie łapeczkę i obowiązkowo subskrypcję, bo odcinki tego typu są codziennie, a my widzimy się już jutro na kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć!